Witam cię serdecznie w kolejnej lekcji. Bo mówimy sobie troszeczkę o zakładaniu strun, o sposobie wymieniania strun. Nie będę wymieniać struny w gitarach teraz, bo za dużo nam to zajmie czasu. Jednak jest bardzo, bardzo ważna sprawa taka. Dzielimy sobie mostki, czyli generalnie punkty zaczepienia strun w gitarach jako mos na mostki stałe i. Mostki ruchome, mostki stałe, czyli po prostu jak sama nazwa wskazuje, tu się, tutaj nic się nie rusza, one są sztywno przykręcone y, śrubami do, y, do korpusu, y, oczywiście są różne technologie, są struny na przykład y, przewlekane przez korpus, tak jak w tej gitarze, są struny jak w Gibsonach zakładane tutaj z boku różne, różne tunomatiki, różne właśnie technicznie, techniczne rozwiązania, które na przestrzeni czasów producenci gitar stworzyli. Jedno jest pewne: mostek stały. Mostek stały polega na tym, że po prostu strunę przeciągamy przez mostek. Zawsze strunę zakładamy od, od mostka, nigdy od, od gryfu. Nigdy od gryfu, zawsze od mostka. Przewlekamy, tak jak w moim przypadku, po prostu sięgamy sobie do tyłu, usuwamy gitarkę, e, strunkę tutaj, zakładamy tam, i każdą poszczególną sobie przesuwamy przez korpus i zakładamy. E, o ile tutaj nie ma żadnego problemu, po prostu przewlekamy. O tyle przy, przy gryfie e, trochę problemów się robi. E, sposoby zakładania strun e, w zasadzie są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi w ten sposób, że Zabieramy jedną, zdejmujemy jedną strunę, zakładamy nową na jej miejsce, czyli na przykład siódmą w moim przypadku. Zabieramy szóstą, dajemy szóstą, piątą i tak po kolei, tak po kolei aż dojdziemy do najcieńszej. Ta zasada wywodzi się z tego z takiej myśli, że żeby jak najmniej wpływać na naprężenie gryfu jak najmniej wpływać na naprężenie druta napinającego, który jest w każdym gryfie, w prawie każdym gryfie, jedynie w gitarach klasycznych nie ma takiego druta, takiego, taki pręt, bardzo taki gruby pręt, którym regulujemy napięcie, odchylenie gryfu. Odchylenie gryfu, czyli to odchylenie gryfu, czy gryf idzie w tą, czy w tą stronę. E, czyli to jest jeden sposób, po prostu sobie zmieniamy e, pojedynczo struny. E, drugi sposób mianowicie jest taki, wszystkie wywalamy struny, wszystkie ściągamy, wszystkie e, usuwamy, mamy czysty czystą czysty gryf i ja zawsze trzymam się tego drugiego sposobu a to przede wszystkim dlatego, że przy tym sposobie bardzo łatwo nam się jest dostać do podstrunicy, no bo Powiedzmy sobie jedną rzecz: najbardziej narażone na, jakieś, na, na zabrudzenie, najbardziej narażone na jakieś takie właśnie osadzanie się różnych elementów, czy to z naskórka, czy, czy jakiegoś tłuszczu, czy czegokolwiek, to są najbardziej narażone są jedna rzecz: struny i postrunica. Pozostała część gitary w zasadzie, no tyle że można sobie. widać tak. dotykanie palcami, prawda? Ale właśnie najbardziej narażone jest postrunica i y, sama struna. Więc jeżeli my zdajmiemy sobie wszystkie struny, to mamy łatwy dostęp do podstrunicy i. Uwaga, przy zamienianiu strun używam preparatu do czyszczenia. Uwaga, też akurat filmy Dunlop. Nie dlatego, że jestem jakimś ich, ich wielkim fanem. Dunlop 01 Cleaner and Prep, czyli to jest po prostu taki, yy, taki preparat w sprayu, który. Preparat w sprayu, który po prostu ściąga cały brud. Psikamy sobie tym na każdym progu, bierzemy y, sz, szmatkę, bierzemy jakiś t-shirt czy jakąś skarpetkę, cokolwiek. Przecieramy porządnie każdy, każdy, y, y, każde to pole, czyli każdy ten fragment drewna pomiędzy progami. Ja to robię zawsze dwa razy. Dwa razy czyszczę, żeby było super, super pięknie. Później natomiast używam preparatu y, olejek cytrynowy. Też akurat. Z firmy, firmy Dunlop. On z kolei ma takie śmieszne wło włoski. Nie wiem, czy widać, ma takie śmieszne włoski. Ten już, ten już ma trochę czasu. I po prostu yy, dociskam do podstrunicy, tak, żeby ten, ten olejek wyszedł. Wysmarowuję całą podstrunicę tym, tym preparatem. Zostawiam na jakieś powiedzmy 10-20 minut, albo czasem od razu zakładam, zakładam po kolei wszystkie struny. Zaczynając od zwykle, od najgrubszej. Yy, no i może później, no dobra, ale jeżeli mamy tą zasadę pierwszą, czyli żeby jak najmniej wpływać na gryf, to co tutaj właściwie, czemu tak robimy? Czemu tak robisz? Yy, no, prawda jest taka, że ten gryf zostawiony goły bez strun, on jest zostawiony maksymalnie na nie wiem 20 minut, 30 minut. Nic się gitarze nie stanie, nawet jeżeli zostawi się na drugi dzień, też jej nic nie stanie. Naprawdę nie ma się co bać, sam to testowałem i nic się gitarze yy, nie stanie, jeżeli nie będzie miała strun, aczkolwiek lepiej. Być zapobiegawczym, lepiej faktycznie założyć struny, najlepiej od razu nastroić do żądanego stroju, żeby już naprężenie było odpowiednie, bo to, że my założymy strunę do sflaczałe, to dalej powoduje, że ten gryf mocniej ciągnie, bo struny ciągną słabiej, bo są yy, sflaczałe, bo są nienastrojone. Yy, więc właściwie to, yy, to jest taka no, najważniejsza rzecz właśnie podczas zmieniania strun. Czyli tak jak już wspomniałem, struny, struny zakładane do gitary ze stałym mostkiem z mostkiem nie ma żadnego problemu, poza oczywiście samą technologią mostka, czy to jest taki wysuwany, czy to jest wyższy, czy to jest gipsonie, czy to jest jakikolwiek inny, czy tak jak tutaj ja mam natomiast yy, zakładanie struny tutaj każdy wyrabia swoją technikę ja natomiast jak zakładam jak zakładam strunę używam takiego urządzenia Takie, to jest taka korbka do strun bardzo fajna, tutaj wsadzam sobie strunę mogę kręcić, yy, pokażę Ci na przykładzie tej struny najgrubszej Jak prze, przełożoną mam już strunę przez, przez korpus, biorę ją w ten sposób, zakładam ją przez dziurkę. Dziurki, które, których tutaj raczej nie zobaczysz, ustawiamy zawsze w pozycji jakby, żeby one patrzyły na, na struny, na, na gryf. To jest wtedy najfajniej, najłatwiej wtedy wycelować i wszystkie mamy poustawiane dokładnie tak, że patrzą centralnie jakby na struny, centralnie patrzą na swoje, na swoje miejsce, na yy, na strunę naszykowane I po prostu robimy w ten sposób, że Ja biorę strunę, to ona oczywiście Ona oczywiście nowa jest dłuższa, sporo dłuższa Przewlekam ją przez y, Tu okład właśnie nie mam tak nastawionego Przewlekam ją przez, przez dziurkę I uwaga, teraz jest bardzo istotna rzecz y, Jak ty to Wojtku sobie na, naciągasz Ponieważ jeżeli ja y, Zostawię mały kawałek struny tutaj to tutaj nagle mam wielkiego druta, który, nad którym ciężko zapanować i najlepiej jest i najmądrzejsze i najczęściej stosowane zakładanie struny jest takie że my zostawiamy sobie miejsca do owinięcia na tutaj, na kluczu tyle struny, żeby owinąć żeby zrobić maksymalnie dwa pełne owinięcia wokół wokół tego czpienia przy kluczu bo im więcej mamy owinięć tym Bardziej też struna się rozstraja, tym ciężej na nią zapanować W końcu to jest drut, który nawijamy i on jest, on jest tam pozwijany On działa jak sprężyna, jeżeli my na przykład poluzujemy On się roz, nam troszeczkę rozkręci Jeżeli my mamy na przykład mostek drugiego typu, o którym zaraz będę mówić Czyli ruchomy, on, ta struna, jeżeli nie ma tutaj blokady Ta struna się na tym, na tym zwoju nam się odkręca I ona po prostu nie stroi Więc robimy tak, owijamy maksymalnie trzy razy strunę Wokół tego czpienia. Ja natomiast robię coś takiego, że y, wiem mniej więcej ile mi struny y, y, zejdzie do winięcia, trzymam sobie zawsze ją w pogotowiu. Aha, odłożyłem tego korbka. Trzymam sobie ją zawsze w pogotowiu, naciągniętą. Nie Że ona tak zwisa, po prostu naciągniętą, tak, żeby cały czas była gotowa. Tak jak na przykład widzisz, o tutaj sobie palcem trzymam. I teraz, żeby nastroić, to po prostu sobie ją korbką. Właśnie dlatego ta korbka jest bardzo przydatna. Dociskam. Tutaj jeżeli się przyjrzysz, to naprawdę nie jest dużo nawinięć na, na, tych, na tych, trzpieniach i to jest według mnie najlepszy, najlepszy sposób, najlepszy sposób zakładania strun. Na każdej, na każdej ze strun mam w zasadzie po jednym nawinięciu. Problem się już robi troszeczkę w tych strunach wiolinowych, czyli w tych strunach, w tych strunach cieńszych, najcieńszych. Tam trochę ciężej nad nimi zapanować, i ja zwykle robię, że mam tak ze 3-4 nawinięcia wokół, wokół nich. Tylko musisz pamiętać, że to naprawdę nie ma wpływu, czy, ta, czy tej struny zostawimy dużo, czy mało. Wpływ tylko ma, najważniejszy jest, ma wpływ to, ile tutaj razy nawiniemy yy, I w zasadzie ile będziemy się męczyć, bo to też chodzi na, Kręcę, 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 ile tej struny, ojej, tu mi się odwija Jak mam jeszcze taku długi, jeżeli chcesz nawinąć bardzo dużo To musisz ten, tej struny mieć bardzo dużo Czyli ona by się ciągnęła tak i tak i po prostu kręcimy, 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 kręcimy Aż ona się nam yy, nawinie całkiem, więc naprawdę Zalecam Ci, żebyś sobie jak najmniej yy, tej struny zostawił jak najmniej po prostu, byleby się ona tutaj mi trzymała i jest ok. Yy, dodatkowo, dodatkowo jeszcze robię czasem tak, że przewlekam jeszcze raz przez dziurkę, tak, żeby zrobić taki, jakby taką pętelkę. Oczywiście nie, nie robimy pętli, tylko jakby przewlekam raz i jeszcze raz przez, przez dziurkę, i wtedy co robię? Wtedy. Takim ucinakiem, który na przykład w tym jest od razu w zestawie, to jest akurat firmy Dadario, bardzo, fajnie, bardzo fajne urządzenie. Od razu sobie ucinam w Pamiętaj, struny trzeba uciąć najlepiej. Im bliżej tego trzpienia przy kluczu, tym, tym lepiej. Im krócej, tym lepiej. Nie wbierz sobie oczu, nie dziubiesz kogoś. Więc tu w zasadzie gitara ze za stałym morskim w ten sposób wygląda i jak najbardziej wszystko jest, wszystko jest wspaniale, wszystko jest ok. Tutaj mam moją kochaną. Mój kochany Ibanez z mostkiem um, obustronnie ruchomym. Tak, tak w zasadzie trzeba nomenklaturowo go nazwać, ponieważ y, bardzo często mówi się, że to jest mostek Floyd Rose. Jednak Floyd Rose to jest marka, marka firma, która robi mostki. To jest tutaj, mam mostek w, tym, y, w tej wersji, w tej gitarze y, mostek Edge. Pro, tak się nazywa i to jest po prostu mostek y, stworzony przez firmę Ibanez ich jakby autorski mostek y, są mostki Kalera, y, właśnie Floyd Rose'a, y, różne firmy też na przestrzeni, na przestrzeni czasu stworzyły różne mostki. Niemniej jednak nieważne jak się ta y, firma nazywa, zasada działania jest taka, że do tego mostka mamy wajchę i za, za jej pomocą możemy naciągać strunę, czyli po prostu zwiększać jej y, dźwięk, wysokość dźwięku i zmniejszać. I no można powiedzieć, no nic z tego. Przy, stro przy, przy strojeniu, przy zakładaniu strun dużo się dzieje i w zależności od tego też jakiej firmy mamy mostek, to takie mamy problemy. Yy, w tańszych gitarach w tańszych gitarach zakładane są mostki obustronnie ruchome średniej jakości, naprawdę bardzo średniej jakości i Utrudnieniem też jest pewnego rodzaju w niektórych mostkach to, że musimy, o ile w gitarze ze stałym mostkiem przewlekaliśmy całą strunę, nie przejmowaliśmy się zupełnie, prawda? Struna na końcu ma, ma taką kulkę, którą się po prostu w mostku zaczepia. I w niektórych mostkach obustronnie ruchomych jest sytuacja taka, że musimy uciąć tą kulkę, wsadzić ją. W małą szczelinkę w mostku i ją dokręcić. Ten, ta szczelinka w mostku, w niej się znajduje jeszcze taki mały kwadracik, który służy za docisk. On jest na przykład nieprzemocowany, więc jeżeli my coś poruszymy, on zaczyna się wysuwać. I to jest naprawdę karkołomna robota, założenie strun w takim, w takim że tak powiem, kiepskim mostku obu obustronnie ruchomym. Yy, firma Ibanez akurat fajnie wymyśliła to, że my po prostu sobie wsadzamy. Tu poluzujemy, luzujemy śrubkę, luzujemy śrubkę, przesuwa się całe to takie dełko taki, można powiedzieć, suwak. Wsadzam całą strunę, bez ucinania kulki, dokręcam i mam strunę gotową do... I postępujemy tak, jak w przypadku gitary ze stałym mostkiem. Zostawiamy sobie oczywiście to, co wszystko mówiłem, strunę odpowiednio wysoko, odpowiednio wysoko, nie za wysoko, tylko nisko nawijamy. Tutaj akurat mam też, mam blokadę, blokadę strun. Że jeżeli tutaj ruszam wajchą, to się tutaj mi nic nie odwija. To jest dodatkowe zabezpieczenie. Yy, natomiast problem się robi w tym, jeżeli my chcemy, zaczynamy sobie stroić. Bo tutaj strojenie w mostku ruchomym. A, a propos, tutaj tak też zmieniam wszystkie, wyjmuję, czyszczę sobie po strunicę i zakładam później wszystkie naraz. Yy strojenie troszeczkę przysparza kłopotów, ponieważ my musimy mieć świadomość tego, że tutaj z drugiej strony są sprężyny. Jeżeli my zabierzemy wszystkie struny, to mostek automatycznie co się stanie? Opadnie całkiem w dół. Zupełnie nam klapnie, ponieważ sprężyny już nie będą miały z czym konkurować, nie będą miały strun do ciągnięcia, mostek cały opadnie, więc po prostu wtedy musimy naciągać sobie tą, tą wajchą strunę tak, żeby się dostać, bo te mostki często się po prostu chowają w dół. Yy, trzeba również zwracać uwagę na naciąg sprężyn. Co prawda jeżeli my używamy na przykład strun o grubości najcieńsza 9, najgrubsza 42, 9 42 i raz ustawimy sobie już naciąg tych sprężyn, to generalnie przy wymianie na ten sam komplet o tej samej grubości nie będziemy mieć problemów struny. Sprężyny są można powiedzieć, jakby już pamiętają o tym naciąg, nie musimy regulować. Jeżeli byśmy zmienili na przykład na struny grubsze, to musimy wtedy wiedzieć, że musimy Przykręcić tymi sprężynami te sprężyny, musimy mocniej dokręcić, tak, żeby mocniej ciągnęły grubsze struny. Więc tutaj już trzeba sobie wyrobić taki sposób strojenia i trzeba mieć świadomość, jeżeli ja mam gitarę z ruchomym mostkiem, obustronnie ruchomym, to muszę wiedzieć o tym, że jak zmienię struny, to zmienię grubość strun, to będzie może być problem. W kręceniu spręży, sprężynami. Ja na przykład te, Ibanez akład ma tak fajnie, że ma tutaj zrobiony od razu też dziurkę. Oczywiście można samemu sobie wyciąć. W gitarze innej, co miałem z mostkiem ruchomym, nie było tego, że możemy po prostu śrubokręt tutaj wsadzić. Ibanez też robi, nie to, że tak chwalę Ibaneza, ale akurat ma fajne rozwiązanie, że robi też taki mostek, który utrzymuje nam naciąg sprężyn. To jest, to można się spotkać. Point zero, tak się nazywa ten, ten, ten system. On po prostu nam trzyma, utrzymuje spężyny w jednym ustalonym już naciągu. To jest bardzo fajne, bo przy wymianie strun, na przykład, nam jest łatwiej nad, łatwiej zapanować nad gitarą. To trzeba sobie zobaczyć podczas kupowania. Jeżeli już masz kupioną gitarę, to można powiedzieć, już jest po poptokach. Kolejna gitara, którą, którą tutaj specjalnie chcę Ci pokazać. Moja pierwsza gitara, w zasadzie, od której ja zaczynałem grać. Gitara. Klasyczna Espania C102C. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle jest taka gitara produkowana. No bo teraz można powiedzieć, dobra. O elektrycznych sobie powiedzieliśmy. O wianie strun elektrycznych. Okej, okay, wspaniale. W klasycznych natomiast, bo część osób grających to zaczyna nawet jeżeli chce grać metal zaczyna grać od klasycznej tym bardziej jeżeli jeszcze się ma naście lat to rodzice panują nad wydatkami mówią nie będzie elektrycznej gitary będzie najpierw klasyk. W klasycznej gitarze jest troszeczkę inny sposób zakładania strun bo one nie mają kulki można oczywiście kupić pamiętaj można kupić komplet strun do gitary klasycznej z kulką czyli czyli z tym co tutaj pokazywałem już wcześniej z tym tym, że tak powiem, dingcem. Jeżeli kupisz struny z kulką, po prostu przewlekasz tu przez dziurkę i idziemy, i idziemy do gryfu, do, do kluczy. Natomiast jeżeli masz struny bez kulki, to po prostu trzeba zrobić, przepleść strunę przez, yy, przez otwór i za, zakręcić ją dwa razy pod, spód, pod spodem. Yy, prawdopodobnie yy, sporo osób. Już sobie kupiło gitarę elektryczną, więc właściwie no, ten problem z klasyczną już nas troszeczkę, powiedzmy, omija, bo my jesteśmy Rockmeni, ale jednak, mimo wszystko, dużo osób kupi sobie klasyczną, później elektryczną. No i, i założenie tutaj tych, tych strun, no naprawdę nie jest trudne, po prostu musimy przewlec przez dziurę i ją pod spodem pod struną y, y, przewlec, i wtedy sobie zaciągamy. Jak sobie zaciśniemy, to ona po prostu nas blokuje. A z tutaj z kluczem, z tymi kluczami jest podobnie, jak w klasycznej, akurat tym razem jak ją za, nastroiłem, to tutaj też robiłem trzy nawinięcia, trzy nawinięcia, tutaj są cztery, tutaj są też cztery, więc w klasycznej jest troszeczkę inaczej, bo ta strona jest taka śliska, więc ją musimy przeblec i faktycznie parę tych nawojów zrobić. Właśnie tak jak tutaj mam zrobione cztery nawoje, 4 albo 5, albo 4, albo 5 nawoi jest yy, zalecanych. Yy, kolejnym, kolejną sprawą to jest gitara akustyczna, akurat nie mam, nie mam jej przy sobie. Yy, ona z kolei tutaj ma, w tym miejscu ma takie bolce, do, które łatwo wyjąć urządzeniem z kolei tym, co pokazywałem już wcześniej. To, to coś łapiemy ten bolec, wysuwamy. Tylko, oczywiście, najpierw musimy bezwzględnie poluzować struny. Nie możemy zrobić tak, że wyciągnąć bolec i struna nam później strzeli. Tylko po prostu musimy poluzować struny. Poluzowujemy sobie struny albo pojedynczo każdą, albo wszystkie naraz. I sobie wyciągamy, wsadzamy na jej miejsce. Znowu właśnie struny do gitary akustycznej są so, z, z końcówką ball end, czyli z tą właśnie z tą kulką. Wsadzamy kulkę, wsadzamy też ten bolec i jest elegancko, elegancja Francja, że tak powiem. Yy... Wspomnienia wracają, jak się patrzy na tą gitarę. Bardzo, bardzo ją lubię. Yy, kolejnym problemem, jaki nam się pojawia podczas strojenia jest to, że w którym momencie mamy ten dźwięk, który potrzebujemy. Strunami pękła, bo za bardzo ją naciągnąłem, bo nie wiem... Nie wiem, jaki ma być dźwięk, kręcę, kręcę do, do upadłego. Bardzo ważne jest takie, jeżeli... jest taka sprawa. Jeżeli zakładamy strunę, jest ona zupełnie sfraczała, zupełnie leży, majta się, można powiedzieć, nie całkiem y, 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 rusza się, y, tylko jest taka y, delikatnie nienaciągnięta, czy delikatnie, delikatnie właśnie ona jest tak położona na strunie, to po prostu nie daje nam sygnału. To nie słychać, czy na strojku, czy na wzmacniaczu, po prostu nie słychać. Yy, I kręcimy, zaczynamy kręcić tak, żeby struna zaczęła wydawać nam dźwięk. Jeżeli ona już jest w odpowiednim właśnie takim, że tak powiem, nastroju do wydawania dźwięku, to wtedy wyszukujemy ten, który potrzebujemy. Tylko yy, jest ważna uwaga, żeby nie kręcić, nie bierzemy, nie bierzemy korbki i Kręcimy teraz, o, teraz, no to jak już złapałem, no to teraz ukręcę kręcę do oporu, tylko po prostu musimy zrobić tak, że yy, mijając moment, w którym ona jest, że tak powiem, sflaczała, bardzo luźna, natrafiamy na moment, kiedy ona zaczyna nam się zaciągać i wtedy włapujemy ten dźwięk, kręcąc po trochu, kręcąc po, przekraczając tak o jedną, jedną czwartą, jedną, drugą obrotu klucza nie robimy całych obrotów dużych bo my po prostu możemy przeholować jeżeli ma, mamy na przykład nastroić strunę do wysokości E mamy na przykład, jaki dźwięk, mamy na przykład D jeżeli my przekręcimy cały obrót to my możemy mieć już yy, na przykład strunę nastrojoną do wysokości od D na przykład, możemy już do D później przekręcamy do, yy, do F przekręcimy Spada przy F już jeszcze nie strzeli a jeżeli mamy mieć E, A Dokręciliśmy do F, aha dobra Teraz F, zaraz po F Kiedy jest ten, to E Lepiej wrócić w dół, czyli do dźwięku E Poluzować, niż F Później G, A, B C i, i tak nie naciągniemy jej Do żądanego y, O tą oktawę wyżej, ponieważ nam już strzeli Już ona będzie miała y, przekroczy swoją wytrzymałość Więc to jest bardzo ważne, żeby poruszać się kluszami Kręcić kluczem o Mały obrocik O jedną czwartą O jedną czwartą obrotu o jedną ósmą obrotu, jedna czwarta byłaby tak, jedna ósma byłaby tak, ewentualnie pół obrotu, i wtedy wyszukujemy dźwięki. No i bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie dźwięki potrzebujemy. To jest jeden z naj, najistotniejszych elementów podczas, podczas strojenia. Więc chromatyka się kłania, o niej będziemy też mówili. No i w zasadzie to są takie najważniejsze, najważniejsze wskazówki i porady odnośnie wymiany strun. Ja na przykład zawsze się, zawsze się ich trzymam, zawsze się trzymam właśnie wymieniania tego, że wymieniam wszystkie struny naraz Odnośnie czasu, kiedy, kiedy wymieniać struny, ja mam naprawdę bardzo, bardzo różnie Ja osobiście lubię, jeżeli już mają to brzmienie takie matowe, wtedy mają większy sustain, oczywiście rok. Rok trzymania strun to już nie, nie jest skazane, yy, ale powiedzmy do roku maksymalnie sobie trzymam struny. Oczywiście, jeżeli tobie pasuje yy, brzmienie po roku, po dwóch latach, to nie ma problemu. Tylko one zaczynają na przykład, im dłużej są, mogą zacząć śniedzieć, zacząć się jakieś robić takie, yy, że tak to nazwę, wypryski na samej strunie, że one po prostu są takie, zaczynają się robić chropowate. To, yy, to trzeba yy, wtedy zwrócić uwagę, że może czas wymienić. Kolejną rzeczą jeszcze, kiedy wymienić struny? To jest tak jak mówię, jakieś. Zmiany tutaj na przykład, y, zmiany w, w dotyku, zmiany w, y, w powierzchni samej struny Szczególnie to się pojawia na tych najcieńszych, bo nie mają owiki A druga sprawa, y, takim, takim znakiem, kiedy już wymieni struny jest to, że na przykład bardzo ciężko jest nastroić też je Na przykład struna najcieńsza E, ona ma jakiś taki przydźwięk, taki... Teraz jest ok y, Ale ma taki przydźwięk, taki jakby obijała się o struny, y, obijała się o progi a mimo, że przecież było wcześniej nastrojone, wszystko było OK. Zakładam w struny, nie obijaj się o progi, a po, na przykład po pół roku ona już zaczyna nam taki tworzyć przydźwięk. To jest taki charakterystyczny właśnie moment, który z biegiem czasu, z biegiem kontaktu z gitarami właśnie wyłapałem i nauczyłem się też to wsłuchiwać w to. Jak to już słychać, że jest taki dźwięk dziwny, to znaczy, że trzeba się pożegnać ze strunami. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnej lekcji.